It's very hard to score a goal against him. Mądra odpowiedź. Big difference between us. Zastanawiam się, nie wiem, czy tutaj myślę o gola. I will use VAR. Jeszcze raz pytanie. Proszę. Ekstra gra, a więc 7 pytań, jedna poprawna odpowiedź i 3 koła ratunkowe. Jedyny quiz, w którym mierzą się ekstraklasowi piłkarze i trenerzy. Ile razy Jesus Imaz pokonał Vladana Kovacevicza w PKO BP Ekstraklasie? A. 4 razy, B. 2 razy, C. ani razu. Zastanawiam się, nie wiem, czy tutaj myślę o gola. Myślę, że nie. Albo... dwa razy. B. Tu. Jest? First one we won 3-0 and the second we lost 1-2 and I scored from like, we can say like cross shoot. He didn't expect and it was a nice goal. He's a very good goalkeeper and it's very hard to score a goal against him. Który bramkarz obronił więcej rzutów karnych w PKO BP Ekstraklasie? A. Zlatan Alomerowicz, B. Vladan Kovacevic, C. Obaj obronili tyle samo. No on jest duży tutaj, no Zlatan Alomerowicz. I would say... let me think. Okay, I will use VAR. Okay. Zlatan Alomerowicz. Czy w poprzednim sezonie więcej goli strzelił Jesus Imaz, czy czystych kąt zaliczył Vladan Kovacevic? A. Jesus Imaz, B. Vladan Kovacevic, C. Tyle samo. I score 15 goals. 15 clean sheets, it's a lot. Barnaków don't receive a lot of goals. But I think it's too a lot. I would say Jesus Imaz. Dobra, dam Imaz. A, Imaz. 16? 16? 16. As I said, very good goalkeeper. 27 lipca 2019 roku Jagiellonia Białystok po raz pierwszy zmierzyła się na poziomie ekstraklasy z Rakowem Częstochowa. Kto jest autorem pierwszego historycznego gola w tej rywalizacji? A. Felicio Brown Forbes, B. Jesus Imaz, C. Tomasz Petraszek. Tomasz Petraszek. C. Tomasz Petraszek. Pamiętam, mam bloger ten. Tu bramko, Petraszek. Yes, we lost 0-1 against them. He scored a nice goal from the head. He's a very good central defender, tall, strong. Was hard to play against him because big difference between us. Po raz ostatni reprezentacje Serbii i Hiszpanii w piłce nożnej zmierzyły się 26 maja 2012 roku w meczu towarzyskim. Jaki padł wtedy wynik? A. 2-0 dla Hiszpanii, B. 1-1, C. 1-0 dla Serbii. I will use some joker, like cut something. I would say 2-0 for Spain. To... podam A. Mądra odpowiedź. Ilu piłkarzy strzeliło gola w Ekstraklasie zarówno dla Jagiellonii, jak i Rakowa? A. 3, B. 1, C. Żaden. Mogę dać odpowiedź w formie obrazka. To 0. Thinking about Zoran Arsenic? Maybe no, yes. Maybe he didn't score for us. So I don't remember a lot of players who played in Jagiellonia and Rakov. C, 0. Yeah, I was thinking Zoran, he need to score the goals because I expect more than you, more from you. I was playing with him in Wisła Kraków. We made a good relationship.
And now I'm his opponent and I will try to kill him on Sunday. Pan tu nie grał, czyli konkurencja specjalna. Przygotowaliśmy skład drużyny z meczu rozegranego w przeszłości. Jedno nazwisko jest jednak błędne. Zawodnicy muszą wskazać, które. Mają dwie szanse. Jeśli zgadną za pierwszym razem, otrzymują 2 punkty. Za drugim 1 punkt. Dobra, to ja nie zagrałem. Kowacewicz zagrał w tym meczu. I would say Fedor Sernic. No? He played? I'm thinking, yeah. Can be. Let me think. Michał Pazdan? No. I scored 2-2. We started the first half losing 0-2. And we finally scored 2 goals and have 1 point. And I think it was not a lot of teams that they can take some points from there. So we was happy after the game. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.